Podczas szkolenia wielokrotnie wspominałem o różnego rodzaju usługach, które dostarcza nam serwer aplikacji, kontener JB. Były to transakcje, wsparcie dla transakcyjności, bezpieczeństwa, czyli autentykacja i autoryzacja. Było to wspomaganie przetwarzania współbieżnego oraz też wspominałem o możliwości wywoływania usług czasem. Kontener JB umożliwia powiadamianie serwisów o upływającym czasie. Potocznie mówi się na to jako usługa budzika. Umożliwia to serwisowi rejestrację, czyli zadeklarowanie chęci otrzymania takiej informacji oraz później kontener samodzielnie wywołuje odpowiednią metodę. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Aby skorzystać z usług wyzwalanych czasem, musimy przejść przez dwa kroki konfiguracyjne. Musimy powiadomić serwer aplikacji, że chcemy skorzystać z tego rodzaju usług, że oczekujemy od serwera, że będzie nas powiadamiał o upływającym czasie, a z drugiej strony musimy przygotować nasze komponenty do tego, aby poprawnie potrafiły obsłużyć takie żądanie przychodzące z kontenera JB. Aby to zademonstrować, posłużę się istniejącym już komponentem JB, Sample Service. Tak jak widać, nie posiada on zbyt wiele skomplikowanych rzeczy, są tylko metody związane z cyklem życia oraz dwie metody biznesowe, które nie robią nic poza zwróceniem Hello World. Aby zarejestrować żądanie, aby zarejestrować w serwerze aplikacji to, że oczekujemy, aby być powiadomianym o upływającym czasie, musimy wykorzystać jeden z zasobów serwera aplikacji. Jest to Timer Service. Czynimy to poprzez wstrzyknięcie właśnie z komponentu Timer Service z wykorzystaniem adnotacji Resource. Teraz możemy skorzystać z naszego serwisu, czyli w metodzie biznesowej. Wywołujemy metodę create. Tak jak widzimy, Timer Service oferuje cały dość szeroki wachlarz różnych metod związanych z usługami wyzwalanymi czasem. Mogą być to pojedyncze akcje wyzwalane po upływie jakiegoś czasu lub o konkretnej dacie. Mogą być to akcje wyzwalane na przykład co jakiś czas albo w oparciu o jakąś konkretną datę. My jednak skorzystamy z najprostszej metody Create Timer, w której podamy czas w milisekundach, czyli za 5 sekund. Będziemy oczekiwać, że serwer wywoła naszą usługę. I jako drugi parametr, czyli obiekt typu serializable, jest to pewna dodatkowa informacja, którą możemy przekazać do timera i którą timer przekaże nam z powrotem po wywołaniu metody. W naszym przypadku będzie to zwykły string ping, ale oczywiście możemy przekazywać tutaj bardziej skomplikowane obiekty tak długo, jak implementują one interfejs serializable. Ta metoda zwraca nam obiekt typu timer i możemy się nim posłużyć, aby upewnić się, że usługa została zarejestrowana, czyli timer registered next timeout in. Timer oferuje całkiem sporo różnych metod związanych z usługami wyzwalanymi czasem. Jedną z nich jest getTimeRemaining, czyli informacja, ile czasu pozostało do kolejnego wywołania usługi. Oczywiście możemy także pobrać datę, kiedy usługa będzie wywołana, jak i sprawdzić kilka innych rzeczy, o których opowiem za chwilę. My skupimy się na getTimeRemaining. Taka metoda jest kompletną rejestracją
w usługi w serwisie Timer Service. Co nam pozostało? To przygotowanie obsługi tego żądania przychodzącego z serwera. W tym celu tworzymy metodę typu void o nazwie handle timeout i ta metoda przyjmuje jeden argument. Jest to wspomniany timer. Aby serwer wiedział, że tą metodę ma wywołać, musimy ją opatrzyć anotacją timeout. Działa to w następujący sposób. W momencie, kiedy zarejestrowaliśmy komponent sample service do usługi wyzwalanej czasem, to kontener AJB po upłynięciu czasu, który określiliśmy, wywoła metodę opatrzoną anotacją timeout. W tym celu pobierzemy z naszego timera dodatkowe informacje, czyli zrobimy to poprzez metodę getInfo i naszym oczekiwaniem będzie zwrócenie właśnie tego ciągu znaków ping, a następnie dla klarowności logów odpowiemy pong. Taka para metod jest jakby kompletną rejestracją, jak i odpowiedzią na usługę wyzwalaną czasem. To, co nam pozostało, to musimy jeszcze nasz komponent wywołać i użyjemy do tego naszego serwletu, który będziemy mogli wywołać przez przeglądarkę. Użyjemy sample service local i wywołamy tutaj nasz serwis. Service, say hello, Jakub. Jeżeli te zmiany opublikujemy na serwer, to zgodnie z naszymi oczekiwaniami, po odświeżeniu przeglądarki, powinniśmy na ekranie zobaczyć Hello World Jakub, a natomiast w logach serwera zobaczymy, że usługa timera została zarejestrowana, a następnie po 5 sekundach została wyzwolona metoda związana z upływem czasu. Spójrzmy w logi. Aplikacja została poprawnie zdeployowana, zatem możemy odświeżyć nasz serwis. Hello World Jakub. Tak jak widzimy, timer został zarejestrowany i po 5 sekundach serwer odpowiedział ping i pong. Jeżeli odświeżymy nasz serwis, to widzimy, że znowu nastąpiła ponowna rejestracja i po kolejnych 5 sekundach serwis odpowiedział. Nie jest to jedyny sposób na konfigurację usług wyzwalanych czasem. Możemy to zrobić także w sposób bardziej klasyczny przy wykorzystaniu interfejsów. Taką samą funkcjonalność możemy osiągnąć w momencie, gdy zamiast anotacji timeout nasz obiekt będzie implementował interfejs times object i w ten sposób poinformujemy kontener, że ten obiekt jest wrażliwy na usługi wywoływane czasem. A w tym celu musimy zaimplementować metodę narzuconą nam przez interfejs time object. Ta metoda nazywa się EJB timeout i jest ona analogiczna i to, co w niej się będzie odbywać, jest analogiczne do metody, którą wcześniej stworzyliśmy, czyli handle timeout. W tym celu po prostu usunę metodę handle timeout na wszystko, co było związane z obsługą timeoutów. Dodam do metody EJB timeout. Tak skonstruowany serwis co do funkcjonalności niczym nie różni się od tego, co widzieliśmy wcześniej. Aby w najprostszy i najlepszy możliwy sposób uwypuklić zmianę, zmienię trochę informacje, które się będą pojawiać na ekranie konsoli i zmienię także timeout, aby nie oczekiwać 5 sekund, a 4 sekundy. Taki serwis mogę
swobodnie wdrożyć na serwer. I wywołanie metody niczym się nie będzie różniło od tego, co osiągnęliśmy poprzednio z wykorzystaniem adnotacji. Jeżeli spojrzymy w logi, widzimy, że serwer został, aplikacja została wdrożona na serwer i w tym celu odświeżał nasz servlet. I tak jak widzimy, next timeout in 4 seconds. Oraz oczywiście usługa została wyzwolona i adekwatnie odpowiedziała. Odświeżę ponownie. Widzimy, że nasz serwis po raz kolejny został wdrożony. I nasza usługa po raz kolejny została wykonana. Usługi wyzwalane czasem, mimo wielu niewątpliwych zalet, w obecnym kształcie w JB 3.0 mają podstawową wadę. Mianowicie, tak jak widzieliśmy, rejestracja usługi musiała być wykonana w metodzie biznesowej. Nie może ona być wykonana w metodzie post-construct, czyli na przykład w momencie utworzenia komponentu, chyba że dany komponent jest singletonem. Jednakże specyfikacja JB 3.0 nie przewiduje singletonów. Oczywiście każdy serwer aplikacyjny ma swój sposób na tworzenie singletonów. Jednakże nie jest to ani proste, ani jednoznaczne, a co najgorsze, bardzo mocno przywiązuje nas do konkretnego serwera aplikacji. Pewna iskierka nadziei pojawiła się w specyfikacji JB 3.1, która wprowadziła pewien sposób na rejestrację singletonów, przez co usługi wyzwalane czasem bardzo mocno zbliżyły się do tego, co znamy na przykład z Linuxowego Krona, gdzie mamy możliwość nie tylko jawnego wywoływania usług co jakiś czas, ale na przykład rejestracji usługi w systemie i niejako usługa sama z siebie po starcie systemu zaczyna wysyłać żądania wywołania usług. Zademonstruję to na przykładzie. W tym celu tworzę nową klasę, nazwijmy ją Timeout Service i wraz z wejściem w specyfikacji 3.1 mogę taką klasę oznaczyć anotacją singleton oraz startup. Oznacza to, że będziemy mieli tylko jeden komponent w systemie, Timeout Service, oraz będzie on wywołany zaraz po starcie systemu. Przy takiej konstrukcji w metodzie postConstruct mogę zarejestrować nasze żądanie wywołania usługi dokładnie w taki sam sposób, jak wykonałem to wcześniej w komponencie AJB. I dokładnie w taki sam sposób mogę obsługiwać te żądania z wykorzystaniem metody oznaczonej adnotacją timeout. Taki komponent, taki singleton jest w pełni działającym komponentem, który może być wyzwalany czasem i z powodzeniem będziemy mogli go uruchomić na serwerze zgodnym ze specyfikacją AJB 3.1, czyli zgodny z Java Enterprise Edition wersji 6. Niestety nasz serwer JBoss, z którego korzystamy, nie jest jeszcze w pełni zgodny z tą specyfikacją, dlatego takiego komponentu nie uda nam się z powodzeniem uruchomić, a pokazuję go tutaj, żeby pokazać pewną ewolucję, jaka następuje w specyfikacji AJB 3. Co więcej, wraz z wejściem w życie specyfikacji AJB 3.1 zupełnie nie potrzebujemy całej otoczki związanej z rejestracją, z jawną rejestracją usługi w Timer Service. Możemy się posłużyć adnotacją Schedule, która pozwala nam na przykład wywołać usługę co 5 sekund.
składnia, jaką się posługujemy przy okazji sekund, minut czy godzin, jest analogiczna do tego, w jaki sposób się odbywa konfiguracja usług w linuxowym kronie. Ta usługa zostanie wywołana co 5 sekund. I jeżeli na przykład chcemy po pierwszym wywołaniu przerwać te usługi, możemy skorzystać z metody timer cancel i w tym momencie po pierwszym wywołaniu na przykład więcej razy usługa nie będzie wywoływana. Z tym, że znowu jest to pewna nowość, która została wprowadzona dopiero w wersji specyfikacji 3.1 i dopiero ta wersja specyfikacji w pełni obsługuje te nowości i pełna obsługa specyfikacji 3.1 dopiero odbywa się w serwerze aplikacji JBoss w wersji 7. Także niestety przez najbliższy czas i tak długo jak jesteśmy zmuszeni korzystać z wcześniejszych wersji serwera aplikacji, musimy korzystać z tego sposobu wyzwalania usług czasem.